z nami kapitan warszawskiej Polonii Piotr Marciniec. Witamy Cię serdecznie. Witam serdecznie. No, na takie mecze czekaliśmy ponad dekadę. Można było usłyszeć przed spotkaniem, no, gdzie widzieliśmy wszystko. Emocje, bramki, kontrowersje, zwroty akcji. A jak to wyglądało z perspektywy Murawy? No, na pewno ciężko. W pierwszej połowie, dużą część połowy, jak nie całą połowę, biegaliśmy za piłką. No i ciężko to wyglądało i ciężko się grało, bo biegając za piłką całe 45 minut nie jest komfortowe. No, musimy wyciągnąć wnioski i poprawić tą naszą grę. No bo to tak nie może wyglądać, że na swoim boisku jesteśmy tak zdominowani. Druga połowa to do momentu strzelenia bramki wyglądała tak samo przez nas. No później poczuliśmy, ta Wisła może też troszkę poczuła jakiś tam strach z tyłu, że mogą stracić tu punkty. I końcówka wyglądała tak, jak wyglądało. Wydaje mi się, że z serducha poszliśmy, daliśmy z siebie maksa. Szkoda, że ta bramka na trzeci nie została uznana, no bo zdobylibyśmy pierwszy punkt. No ale tak jak mówię, no jest dużo do poprawy w naszej grze i też nie ma co zwalać na decyzję sędziów. Musimy się wziąć do roboty i kolejne mecze muszą wyglądać zdecydowanie lepiej. Mówiłeś o tej nieuznanej bramce, tak krótko zapytam, czy czujecie się pokrzywdzeni? Nie, bo to ciężko mówić o takich sytuacjach, że czujemy się pokrzywdzeni, bo mieliśmy 90 minut, żeby przechylić szale do zwycięstwa na swoją korzyść i tak jedna decyzja. No piłka raz daje, raz zabiera, może w następnych meczach nam da, ale nie powiedziałbym, że dostaliśmy pokrzywdzeni. Po 64 minuty mogliśmy się zastanawiać, ile tych bramek stracimy. Później wchodzi Mateusz Micharski, obraz spotkania całkowicie się odmienił. Czy takie były, że tak powiem, założenia taktyczne, żeby czekać na kontry? Czy potem się dopiero otworzyliście, że tak powiem, po tej bramce i no, okazało się, że Wisła można grać po prostu? Nie było takiego założenia. Mieliśmy bronić nisko, ale wychodzić częściej do tej obrony wysokiej. No, wyglądało to, jakie wyglądało. Plan był inny, wykonanie było inne i tak jak mówię, musimy na tym popracować, żeby to dużo lepiej wyglądało. Mati dał bardzo dobrą zmianę, ale wydaje mi się, że też ta gra ruszyła od właśnie strzelenia bramki na 2-1, nie? Bo wtedy to jakoś poczuliśmy krew i szliśmy agresywnie wyżej. A Wisła też, tak jak mówię, że chyba z tyłu gdzieś miała to, że może stracić punkty. No to, co może napawać optymizmem przed poniedziałkowym starciem z Arką Gdynia, to wasza postawa właśnie po tej 64 minucie, gdzie no, pokazaliście, że naprawdę możecie grać jak równy z równym z takim zespołem jak Wisła, która ma aspirację do ekstraklasy. Tak, wydaje mi się, że mamy potencjał. Naprawdę mamy umiejętności, żeby wygrywać spotkania w tej lidze i nie skreślałbym nas już na starcie. Mówię, nie, musimy się obyć, albo po prostu no, wziąć się w garści i to udowodnić, bo to, co jest na papierze, to jest na papierze, a to, co pokazujemy na boisku, to jest zupełnie inna sprawa. Jasne, zatem bardzo Ci dziękujemy za rozmowę, no i życząc przełamania w Gdyni. Dziękuję bardzo.